Jakiś czas temu mówiłaś, że wróciłaś do byłego partnera. Jak ty się teraz czujesz? Ja jak patrzę na niego, czuję się doskonale. No bo. Jest, jest. A będziesz go pokazywała w mediach? Rzadko, bo rzadko. Ja jestem w mediach, to ja wystawiam siebie na afisz, na ocenę i na krytykę, więc może nie za często, ale na pewno warto go pokazywać. Ale to co, mówisz teraz swoim fankom, że warto walczyć o tą miłość, a nie odpuszczać? Ja po prostu sama się poddałam w pewnym etapie swojego życia, bo czasami tak jest i uważam, że powinnam być w jakiś sposób wzorem dla kobiet, które chciały się poddać. I tak też się zdarzyło, po mojej jakby osłonie tej całej sytuacji napisało do mnie mnóstwo kobiet, które wyznały: Monika, dziękuję, mój facet będzie dziękował ci do końca życia, bo właśnie miałam zamknąć drzwi. Macie prawo popełniać błędy, macie prawo potykać się, macie prawo odejść i macie prawo wrócić, jeżeli wiecie, że to jest prawdziwa miłość. I warto walczyć, nawet jak ta ściana wyrośnie zbyt duża i wydaje ci się, że dzisiaj jej nie przekroczysz. To masz prawo popełniać błędy, bo jesteś tylko człowiekiem i na pewno naucz się przepraszać. Hej, a jak wychodzi zdrada, to wybacza się czy nie? Jak u ciebie to mogłoby wyglądać? Znaczy, ja podchodzę do pewnej sytuacji, jesteśmy dorosłymi ludźmi, rozmawiajmy. Zdrada jest na poziomie już słownym tak naprawdę, jeśli ludzie wymieniają jakiekolwiek wiadomości podczas, nie wiem, rozmowy na portalach społecznościowych, jest też fizyczna. To w zależności jak można podejść. Uważam, że wszystko w życiu da się przepracować, jeśli tylko wiesz, że warto. Dobra, będziesz mieszkała dalej w Hiszpanii? Tak, ja mieszkam w Hiszpanii, oczywiście. Jadę w sobotę już do domu na 2 tygodnie, bo zaraz kręcimy reunion, bo odcinki The Real Housewives z Krzysztofem i Wiszem, także 2 tygodnie pobywam w basenie i wracam do pracy. A czujesz się tam już jak w domu? No to jest mój dom, czuję się tam jak w domu, więc dokończę tam książkę, bo za chwilę wchodzi druga część Skandalicznego Życia Modelek, także idziemy do przodu.